Matko jedno. Tap, 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 tapujemy. Obserwujemy sobie te osóbki, które tapują, które pisią. Które oznaczają. Oznaczamy drugie osoby. Kochani, mamy kolejną serię. To ja się już pomyliło mi się wszystkie serie. Robimy 3, 4, 4, 5 powtórzeń. Co minutę seria raz biceps, raz triceps. Czyli teraz na 58 minut 0,0 sekund był biceps. Na 59 minut 0,0 sekund będzie triceps. Ale do 20 minut były inne ćwiczonka, było tak uginanie, lunge kick, mocno prosty i dwie lunge kick, tak, dwie sztangielki, nie? Po 10 kg, a teraz mamy 20 na rękę i jedziemy na jedną rękę. Jeszcze 6 sekund i zaczynamy znowu triceps. I to jest 5 powtórzeń i kolejna seria będzie 3, później 3, 4, 4 i później znowu 5, 5. Chociaż właściwie ci powiem, że godzina treningowa minęła, a ja już po 20 minutach chciałem skończyć. Znaczy po 40 minutach chciałem skończyć, bo uważałem, że już się dosyć pompowałem. Chociaż pompę to nie jest dobry stan, ale tu się jeszcze rozbiorę, teraz na YouTube się rozbiorę, bo na TikToku nie chcę. Więc na YouTube się rozbiorę, bo są live'y i tu i zapoziuję się, w sensie się postaram. O, zobacz, ci powiem, że mocno się przypakowałem. O, bo to jest chyba tak, że jak już masz tak, że masz wyszedł po pompie, jakiś tam biceps jest, to już należy. Chyba nie ma sensu, jest duży ciężar i tam, znaczy duży ciężar. I nie ma sensu dopompowywać na mniejszym ci coś, nie? O Jezu kochany, tak więc tak to wygląda. Teraz cicho live'a z YouTube, zapis najciekawszy moment.